Wykład 18. Pytania i odpowiedzi. Część trzecia. Recently in America there is a diet called the Atkins diet. Ostatnio w Ameryce popularna dieta, jest taka dieta popularna, dieta Atkinsa. Atkins diet, and I don't want you to pay attention to that kind of diet. I chciałbym, abyście uważnie przyjrzeli się tego typu dietom. Takim głównym powodem tego jest to, diet in this world is focused on to achieve the weight control. Że jeśli chodzi o dietę, to zwykle stosuje się po to, aby kontrolować wagę ciała. Controlling weight is not healthy thing to do. A kontrolowanie wagi ciała nie jest czymś zdrowym. Because you cannot control your weight. Dlatego, że wy tak naprawdę nie możecie kontrolować sami swojej wagi ciała. It is a Lucifer's idea that you can control your own weight. To właśnie jest taki pomysł Lucyfera, abyście wy kontrolowali wagę swojego ciała. Because if you understand our body weight control, dlatego, że gdy wy rozumiecie, na czym polega ta kontrola wagi ciała, to wtedy dojdziecie do wniosku, że to Bóg może sprawować tę kontrolę. Dlatego, że wszystko jest kontrolowane przez geny. Pozwólcie, że pokażę wam ten rysunek. To jest jedno z ostatnich odkryć. Tutaj mamy przełyk. Here in this part is esophagus. I tutaj też jest przełyk. And this is a liver. Tu jest wątroba. And this is a gallbladder. Woreczek żółciowy. And this is esophagus continuum and this is stomach. I tutaj jest żołądek jako przedłużenie przełyku. This is a duodenum. Dwunastnica. And this is a small intestine. Jelito cienkie. This is a large intestine. A tu jest jelito grube. These are the blood vessels. A tutaj widzimy naczynia krwionośne. Your weight and your appetite control is all being done by the genes. Tak więc kontrola wagi waszego ciała i apetytu sprawowana jest przez geny. Look, first of all, there is the stomach in the stomach cell. W komórkach żołądka. They recently found this hormone. Odkryto właśnie ten hormon, którego nazwę tutaj widać. I don't know how to pronounce it because this is just what I learned. Nie wiem nawet jak prawidłowo nazwać ten hormon, bo to jest jedno z najnowszych odkryć. Ghrelin. Tak jak to widzimy tutaj. When the stomach is empty, gdy żołądek jest pusty, its cells release the ghrelin, to jego komórki wydzielają właśnie ten związek, ten hormon. That brings on hunger pangs. To jest hormon, który powoduje uczucie głodu. So you feel, oh, hungry, I like to eat. Tak więc wtedy mówicie, jestem głodny, chciałbym coś zjeść. Why you feel that way? Dlaczego czujecie się w ten sposób? Because your stomach cell is producing this hormone. Dlatego, że komórki waszego żołądka wytwarzają ten hormon chrelinę. Chrelinę? Chrelina. Okay. We know how to call it. Powiedziałem, że my wiemy, jak ten hormon się nazywa. This is probably Polish hormone. Brat mówi, że to jest prawdopodobnie polski hormon. In English, I don't know how to read it. Ja nie wiem, jak czytać to w języku angielskim jeszcze. So, let's say this is ghrelin gene. Powiedzmy, że to jest ten gen chreliny, in your stomach cell, który znajduje się w komórkach waszego żołądka. If this gene does not receive the iskra, jeśli ten gen nie otrzyma iskry, you don't even feel hungry. To nie odczuwacie nawet głodu. No. See? You're not feeling hungry automatically. Nie odczuwacie w ogóle głodu w sposób taki automatyczny. There's nothing is automatic. Nic nie dzieje się w taki bezwiedny sposób automatyczny. Only God is automatic. Tylko Bóg może na takiej zasadzie funkcjonować. God can exist by itself. Tylko sam Bóg może istnieć sam z siebie. We cannot exist by ourselves. A my nie możemy w ten sposób istnieć. So God has to send iskra to this. Dlatego Bóg musi najpierw posłać iskrę do tego genu. Then stomach, i się uaktywnia. Then stomach produces ghrelin. I wtedy żołądek wytwarza chrelinę. Then you feel hungry. I wtedy odczuwacie głód. Feeling hungry is not up to you. Tak więc to, że czujecie się głodni, nie zależy od was. It's up to God. Ale od Boga.
That's why when you're depressed. To dlatego, gdy znajdujecie się pod wpływem depresji. When you're full of evil spirit. Gdy jesteście pełni takiego złego ducha. Angry. I odczuwacie złość. And you hate someone. I nienawidzicie kogoś. You don't feel angry. You don't feel hungry. To wtedy nie odczuwacie głodu. Because this gene is not activated. Dlatego, że ten gen nie jest aktywny. And next, insulin. Następnie insulina odgrywa tu ważną rolę. So this insulin also determines. Tak więc ta insulina. How much sugar you need. Decyduje o tym, ile cukru potrzebujecie. How much fat you have to store. Ile tłuszczu musicie gromadzić. Then, cholecystokinina. Is produced by this small intestine. Jest wytwarzana w jelicie cienkim. Also, this is produced by the brain too. I cholecystokinina również jest wytwarzana przez komórki mózgowe. Once food reaches the small intestine, this hormone triggers the release of digestive enzymes and acts as a signal to stop eating. Gdy tylko żywność dociera do jelita cienkiego, wtedy ten hormon, czyli cholecystokinina, uwalnia enzymy trawienne i funkcjonuje jak sygnał, który powstrzymuje jedzenie. How? W jaki sposób to się dzieje? Ta cholecystokinina dostaje się do mózgu i sprawia, że czujecie sytość. Ale niektórzy ludzie nie odczuwają takiej sytości. Na przykład dziewczyny z bulimią. One nie odczuwają takiej sytości. Nie są huge amount of food. I mogą spożywać ogromne ilości żywności. But they're still hungry. Ale ciągle są głodne. Why? Dlaczego? They don't produce cholecystokininy. Dlatego, że nie wytwarzają cholecystokininy. The hormonal gene balance is entirely unbalanced. Dochodzi do zachwiania równowagi hormonalnej. Why cholecystokinin is not produced? Dlaczego ta cholecystokinina nie jest u nich wytwarzana? Because these girls usually fast. Jest tak dlatego, że te dziewczyny zwykle poszczą. They're afraid of food. One boją się żywności. And they don't eat. I nie chcą jeść. They feel like eating. I wydaje im się, że jedzą. In other words, God says eat. I inaczej mówiąc, Bóg przemawia do nich, mówiąc jedzcie. By producing ghrelin. Przez wytwarzanie właśnie tych związków enzymów. God says you're hungry. W ten sposób Bóg mówi, jesteś głodna. You need food. Potrzebujesz żywności. My daughter, please eat. Moja córko, proszę, jedz. Then this God's daughter says, wtedy ta córka Boża mówi, no, nie, no, nie, I'm not gonna eat. Nie mam zamiaru jeść, because I'm gonna be fat. Dlatego, że będę gruba. God says, it's okay. Wtedy Bóg mówi, dobrze, no. Zjedz coś, nie. Actually, the girls are refusing God. Tak więc te dziewczyny faktycznie odrzucają Boga. See, you have to bring God and Satan in the picture of everything. Tak więc w każdym przypadku musicie wziąć pod uwagę i Boga, i działanie szatana. Same thing in the acupuncture too. Podobnie jest w przypadku akupunktury. We put everything in the context of great controversy. Zawsze powinniśmy rozpatrywać wszystko w kontekście wielkiego boju. Particularly when something becoming very popular in this world. A szczególnie w sytuacji, gdy coś staje się na świecie bardzo popularną rzeczą. Okay. So, no. Tak więc ona mówi nie, nie. Then, after for a while. Ale po pewnym czasie. These girls do not feel hungry. Te dziewczyny nie odczuwają żadnego głodu. Why? Because each time God wants to make them hungry. Dlatego, że za każdym razem, kiedy Bóg chce, aby one były głodne, to one nie chcą zgodzić się z tym. So they lose weight. Więc tracą wagę. And they are not hungry anymore. I nie są, już nigdy nie odczuwają głodu. And they're happy. I są szczęśliwe. Ja tracę wagę i nie czuję głodu. Ale Bóg się martwi. Dlatego, że one poszczą tak długo, że teraz pojawia się taki krytyczny moment. One muszą wreszcie coś zjeść. Więc one zaczynają jeść. Są bardzo głodne. Do you think they can be satisfied? Ale myślicie, że odczują tę sytość? Cholecystokinin cannot be produced. Nie, bo cholecystokinina już nie może być wytwarzana. Because they are so much deficient in so many nutrients. Dlatego, że teraz brakuje im tak dużo składników odżywczych.
ciągle jedzą. You know, then it become totally uncontrollable state. I to jest taki stan, który całkowicie wymyka się spod kontroli. So, it is Satan always says, tak więc to szatan ciągle mówi, you can control how much you eat. Ty możesz sprawować kontrolę, no jeśli way, chodzi o to, co i w jakich ilościach spożywasz. Can you control your exercise? Ale czy wy możecie sprawować taką kontrolę, na przykład, jeśli okay. chodzi o ćwiczenie fizyczne? That's nie. Why. See, when you do a little bit more exercise, to dlatego, gdy za dużo ćwiczycie, go beyond your own limit, i przekraczacie pewien limit, now you're producing oxygen-free radical. To zaczynacie wytwarzać wolne rodniki tlenowe. Food same way. Podobnie jest z żywnością. If you eat more than what you need, jeśli spożywacie więcej niż potrzebujecie, you produce oxygen-free radical. Wtedy również wytwarzane są te wolne rodniki. That's why, to be healthy, to dlatego, aby być zdrowym, you really have to listen to the voice of wisdom. Naprawdę musicie słuchać głosu mądrości. And I remember, pamiętam, when I was very sickly, when I was younger, jak byłem młody i byłem bardzo chorowitym człowiekiem, I was very thin. To byłem też bardzo szczupły. Now I look pretty good, you know. Teraz wyglądam dość dobrze w porównaniu z przeszłością. But I used to be very thin. Ale kiedyś byłem bardzo wychudzony. And if you look at my picture 20 years ago, gdybyście zobaczyli moje zdjęcie sprzed 20 lat, to wyglądałem w ten sposób. Very, very thin. Bardzo, bardzo chudy. Right now I weigh 70 kilograms. Teraz ważę 70 kilogramów. But at that time, ale w tamtym czasie I was only weighing 55 kilograms. Ważyłem tylko 55 kilogramów. Very thin. Byłem bardzo wychudzony. And I ate huge amount of food. I jadłem bardzo dużo pokarmów. I ate and ate. Jadłem i jadłem. Why? Dlaczego? I thought I was gonna gain weight by eating. Bo zawsze myślałem, że jeśli będę jadł, to przybiorę na wadze. And I know how much oxygen-free radical I produced all the time. I wiem, ile wolnych rodników wtedy cały czas wytwarzałem. That's why I was getting sicker and sicker. To dlatego właśnie coraz bardziej chorowałem. I didn't have asthma when I was 25 years old. Nie miałem astmy, gdy miałem 25 lat. But when I become 35 years old, I begin to have asthma. Ale gdy miałem już 35 lat, zacząłem chorować na astmę. When I came to United States. Gdy udałem się do Stanów Zjednoczonych. Wow, there's so much food. Opa, tam widziałem tyle żywności i cały czas ją jadłem. It was my desire. To było zgodne z moim pragnieniem, to gain weight. Aby przytyć. After I learned about genes, ale kiedy dowiedziałem się o genach, I gave up. To wtedy zrezygnowałem z tego. It was futile, it was ridiculous. Zrozumiałem, że to było bezsensowne, śmieszne, abym ja mógł próbować kontrolować tego typu sprawy. I decided, okay, God. Więc powiedziałem, dobrze Boże, whenever you're ready, I'm ready. Jeśli Ty jesteś gotów, to ja też. I'm not gonna try to gain weight anymore. Ja już sam nie będę próbował przetyć. Then I realized, i wtedy uświadomiłem sobie, when I finally give up gaining weight, że kiedy w końcu zrezygnowałem z tych prób I realized, przetycia, to uświadomiłem sobie, my food intake was now. Że wtedy spożywałem coraz mniej żywności. I used to eat three times as much as I eat now. I wtedy jadłem 3 razy więcej niż w tej chwili. Now only I ate 1/3. A teraz jem 1/3 tego, co kiedyś. And finally, i w końcu I was still thin until, nadal byłem jeszcze bardzo chudy aż 5 lat temu. And 4 years ago I met Esther. 4 lata temu spotkałem Esther, moją obecną żonę. Fell in love. I zakochaliśmy się. And a lot more iskra. I pojawiło się więcej iskry. And when you're in love, everything comes in control. Gdy się kochacie, to wszystkie problemy są regulowane. My appetite is much now under control. Teraz mój apetyt jest o wiele lepiej kontrolowany. And my eating is going down, smaller, smaller. I teraz jem mniej i mniej. And I found myself I'm able to do more exercise. I teraz zauważyłem, że mam więcej energii, mogę wykonywać więcej ćwiczeń. Mathematically it doesn't make any sense. Z punktu widzenia matematycznego to wydaje się nie mieć w ogóle sensu, dlatego że spożywam mniej kalorii i spalam więcej. Ale teraz now I'm jogging probably teraz biegam before I couldn't do that.
A wcześniej tego nie robiłem. Since past 2 years, I'm beginning to lifting weight a little bit. Od 2 lat próbuję trochę podnosić ciężary. And before if I lift weight, but wcześniej, gdy próbowałem podnieść jakiś ciężar, to źle się to kończyło. I'm gradually feeling stronger. I stopniowo czuję się coraz silniejszą osobą. And stronger. I silniejszą. I'm enjoying this. I cieszę się z tego powodu. I can give you lecture just all day. Mogę prowadzić wykłady przez cały dzień. I don't feel tired. I nie czuję się zmęczony. Listen. You all go to bed after this lecture. Udacie się do łóżka po tym wykładzie. You know where I'm going? A wiecie, gdzie ja pójdę? I'm going to the television studio. Pójdę do studio Głosu Nadziei. I'm taping the lecture again. I tam będę znów udzielał wykładu. Last night wywiadu we finished at 9:30. Ostatnio skończyliśmy, wczoraj skończyliśmy o 9:30. I dzisiaj znów będziemy to robić. See? All day long. Przez cały dzień, od rana do wieczora. I nie jestem zmęczony. W przeciwieństwie do mnie. Ja jestem zmęczony, powiedziałem. Wy jesteście zmęczeni. It is very interesting because I can feel gradually more energy, more energy. I to jest bardzo interesujące, bo stopniowo coraz bardziej przybywa mi sił. And my skin used to be very dry. Moja skóra była kiedyś bardzo sucha. And my skin's getting younger. I teraz odmładza się cały czas, jest coraz bardziej miękka. You know why? Wiecie dlaczego? Because I give up. Dlatego, że ja poddałem się. I put everything in God's hands. Powierzyłem wszystko Bogu. Because now I learned this. See? Dlatego, że teraz to rozumiem. Look, some more. Popatrzcie jeszcze na coś. And there is a leptin. Jest jeszcze leptyna. Leptin is produced by fat cells. Leptyna jest wytwarzana przez komórki tłuszczowe. You cannot control how much fat should be in your fat cells. Wy nie możecie kontrolować tego, ile tłuszczu powinno znaleźć się w waszych komórkach tłuszczowych. It is a leptin hormone determines. To leptyna, ten hormon decyduje o tym. When I study about gene, gdy uczyłem się na temat genów, I learn righteousness by faith. To nauczyłem się usprawiedliwienia z wiary. I have to surrender everything. Musiałem poddać wszystko. Put it in God's hand. Let him declare whenever he wants to. Powierzcie wszystko w Boże ręce i pozwólcie mu, aby on wysyłał do was iskrę. This is scientifically speaking, God is revealing complete truth right now. Tak więc z punktu widzenia naukowego to Bóg objawia nam całą prawdę. Co możemy jeść? It is Satan says. Co my możemy ze swej strony zrobić? To diabeł mówi. We don't need God's iskry. My nie potrzebujemy Bożej iskry. We need acupuncture. Wy potrzebujecie akupunktury. You know what Satan is saying? Wiecie, co diabeł mówi? There is energy. Jest wszędzie energia. It is just like a natural selection force. To tak jak ta naturalna siła selekcji. There is no God. Nie ma Boga. But there is energy. Ale jest energia. We can use this energy. My możecie wykorzystać tę energię. To use this energy, aby użyć tę energię. You need to learn some technique. Musicie nauczyć się pewnej techniki. You know, this is a spiritualism. I to jest spirytyzm. I think we must really know what's going on. I my musimy wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. There is no point medically. We can find this point is for liver, this point is for. Z punktu widzenia naukowego nie możemy powiedzieć, że ten punkt ma powiązanie z wątrobą, a ten z jakimś innym organem. You know, if you go to the seance, jeśli udacie się i będziecie uczestniczyć w seansie spirytystycznym, who is a demon possessed person, right? I oczywiście uczestniczy tam medium, osoba, która jest zdemonizowaną osobą. And you say, I wanna meet my mother who died 10 years ago. I powiecie, chcę spotkać się z moją matką, która zmarła 10 lat temu. They believe in the spiritualism. Ci ludzie wierzą w to. So they call. Wierzą w spirytyzm. I ta osoba jest wzywana wtedy.
mother comes. I ta matka pojawia się. You can talk to. Możecie rozmawiać z nią. The same thing. I jeśli chodzi o te sprawy, to jest tak samo. And sometimes seance look at you. I czasami. Even though you didn't tell her that your birthday. Czasami to medium mówi do was i potrafi przepowiedzieć przyszłość, opowiedzieć o pewnych sprawach z przeszłości, nawet pomimo tego, że nie wie, kiedy się urodziliście. They know your birthday. To ta osoba wie, zna datę waszych urodzin. They know your address. Zna wasz adres. They know what kind of work you do. I wie, jaki rodzaj pracy wykonujecie. You didn't tell them anything. Chociaż niczego nie powiedzieliście tej osobie. How do they know? Skąd ona o tym wie? The evil angels told. Zły anioł powiedział jej o tym. Because they are in communication with the evil angels. Dlatego, że ta osoba ma kontakt ze złym aniołem. These evil angels, i ci źli aniołowie is trying to deceive us. Próbują również i nas zwieść. Establishing all kind of things. Ustanawiając różnego rodzaju metody. The Chinese medicine is atheistic medicine. Medycyna chińska jest taką ateistyczną medycyną. They don't believe in God. Oni nie wierzą w Boga. But they believe in the force. Ale wierzą w siłę, która znajduje się w przyrodzie. So they have. Tak, co nie mają na przykład. They have certain motion called qigong. Na przykład używają takich specjalnych ruchów, jak qigong. Co oni robią poprzez te ruchy? To jest takie ćwiczenie, które ma za zadanie sprowadzić energię do wnętrza ciała takiego człowieka. Tak więc, aby spowodować, że ta energia wniknie do ciała tego człowieka, trzeba wiedzieć, jakie ruchy wykonywać. I musicie się tego nauczyć. To jest coś w rodzaju karate. A na czym zasadza się karate? Uderzyć wroga przy pomocy energii z kosmosu. I wtedy możecie bardzo mocno kogoś uderzyć. I wtedy ta osoba padnie. Dlatego, że użyta tutaj została jakaś wielka moc. Nie chodzi tutaj tylko o uderzenie ręką. Widzieliście to. Wiele różnych cegieł. I taka osoba potrafi rozbić wszystkie te cegły. Czy ktoś potrafi tylko ręką rozbić tyle cegieł? Jeśli tak uważacie, to wtedy jesteście na poziomie tej babci. Sama ręka nie jest w stanie rozbić 10 takich cegieł. Nawet młotem nie można tego zrobić. Możecie spróbować zrobić to młotem. 10 cegieł, ułożyć jedna na drugą. Czy jesteście w stanie wszystkie te cegły rozbić? Nie. Nigdy to się nie zdarza. To źli aniołowie w ten sposób wykorzystują swoją moc. I dzieje się to też przez wiarę. To właśnie w ten sposób oni wzywają tych złych aniołów. Potrzebujemy waszej pomocy. Proszę. Chcę rozbić to. I wtedy ludzie biją mi brawo. Oni nawet nie wierzą w aniołów. Oni wierzą tylko w jakąś moc, siłę. Oni tym okrzykiem sprowadzają tę moc. To wszystko ma związek ze spirytyzmem. Ja określam to mianem takiego zmodyfikowanego spirytyzmu. Albo irydologia. Irydologia. No one can look at your eyes. Nikt nie jest w stanie, patrząc wam w oczy, and diagnose disease. Postawić diagnozę. That's impossible. To jest niemożliwe. And but some people look at the eyes. Ale są tacy ludzie, którzy patrzą wam w oko. Oh, you have kidney problem. Mówią, o, ty masz problem z nerkami. They think they see something. Wydaje im się, że oni tam coś widzą. And they know. I że wiedzą.
Then you're also at grandma stage. I wtedy, jeśli im ufacie, to jesteście również na poziomie waszej babci. When you think you see something on the iris of somebody else. Jeśli wam się wydaje, że możecie coś zobaczyć w źrenicy innej osoby. Something else is working for you. Jeśli tak faktycznie jest, to ktoś inny dla was pracuje. You know, in Korea. W Korei. Like a 300-400 years ago. Jakieś 300 400 lat temu. There's good Chinese medical doctors. Byli tacy bardzo dobrzy chińscy lekarze. Their diagnosis is really right. They don't need to even to do the blood testing. Oni nie musieli nawet pobierać próbek krwi, aby postawić diagnozę. Okay, now king's wife is sick. Powiedzmy, że żona króla jest chora. Common people cannot touch the king's family's body. Pospolity lud nie może dotykać żony króla. So normally Chinese doctors will check your pulse here. Tak więc normalnie ten chiński lekarz sprawdza puls w ten sposób. Ah, you have a liver problem. Ah, masz problem z wątrobą. But you know, when king's wife is sick or king is sick. Ale gdy królowa albo na przykład król jest chory. No common people can touch the king's body. To taki przeciętny człowiek nie może dotykać ciała tego króla. I wiecie, jak oni to robią? Thread, zakładają nić made with cotton, na dłoń cotton or the, what, z bawełny silk, right? Albo z jedwabiu. And this doctor is holding this, i wtedy ten lekarz trzyma tę nić, silk thread, tę nić taką jedwabną. King has a liver problem. I mówi, o, król ma problem z wątrobą. Is it wrong? Czy to jest źle postawiona diagnoza? Nie, faktycznie król ma chorą wątrobę. They think they can feel it. Im się wydaje, że oni mogą to czuć. With this silver thread. Przy pomocy tej jedwabnej nici. No. Ale tak nie jest. It is evil angels is letting them know. To źli aniołowie są tam obecni. I saw the one of the small newspaper. There's a Filipino person is doing some kind of strange healing, right? Widziałem tutaj jakiś fragment czasopisma, który mówił o tym, jak Filipińczycy robili tutaj takie dziwne operacje. You have a cancer? Macie raka na przykład? They put hand in your wkładają tam dłoń. And they take out some cancer. Usuwają stamtąd te komórki raka. You know, this kind of thing also goes in the Korea too. Coś takiego ma miejsce również w Korei. Today, these evil angels are doing everything. Dzisiaj ci źli aniołowie robią wszystko, to deceive us. Aby zwieść nas. How much to deceive us? I to jak bardzo chcą nas zwieść. You know the Revelation chapter 13? Wiecie, co jest napisane w Księdze Objawienia w rozdziale 13? In what extent Satan is deceiving us? Do jakiego stopnia szatan zwodzi nas? The Satan will play exactly same show of the Mount Carmel. Dzieje się to na takiej samej zasadzie, jak miało to miejsce na górze Karmel. You remember Elijah, right? Pamiętacie Eliasza? In the time of the Jezebel, right? W czasie Jezebel to miało miejsce. Elijah prayed to God. Eliasz modlił się do Boga. There's hundreds of the Baals, you know, prophet. A zgromadzonych tam było dookoła kilkuset proroków Baala. Whose God is true God? Czyj Bóg jest prawdziwym Bogiem? And Baal's prophet could ci prorocy Baala nie byli w stanie sprowadzić ognia z nieba. Then Elijah came. A wtedy Eliasz wyszedł. God, Boże, please. Proszę. Then God sent fire. Wtedy Bóg posłał ogień. Revelation chapter 13. Księga Objawienia, rozdział 13. Satan is going to play that game. Czytamy tam, że szatan będzie znów próbował w ten sposób zwodzić. It is a unified religion. To jest taka zjednoczona, fałszywa religia. I call it the third religion. Określam to mianem trzeciej religii. I feel this way. Czuję to I w taki could be sposób. Wrong, okay? Może, I could be mogę wrong. Się mylić oczywiście. According to the Revelation 13. Według tego 13 rozdziału Księgi Objawienia United States of America can become superpower. Stany Zjednoczone Ameryki mogą stać się taką superpotęgą. You know, America is a land beast, right? Dlatego, że Ameryka występuje w Księdze Objawienia pod postacią bestii. Then you know the sea beast. Potem jest ta bestia z morza wychodząca. Okay. We don't wanna name it, right? Nie musimy ich właściwie tak na dobrą sprawę określać. And the land beast is a supporting i ta bestia wychodząca z ziemi wspomaga tę bestię wychodzącą z morza. That means American political and military
financial power. To oznacza tą amerykańską polityczną i finansową moc. Which support new religious power. I ta moc będzie podtrzymywać, wzmacniać tę religijną nową moc. To achieve world peace. Aby doprowadzić do ogólnoświatowego pokoju. Right now America is sick with fear. Teraz Amerykanie są chorzy z powodu lęku. They're so fearful. Są tak bardzo przestraszeni. They want to attack Iraq, right? Że chcą zaatakować Irak. You know, we all know the answer. I my wszyscy wiemy, jaka będzie odpowiedź. Is attacking Iraq gonna solve the problem? Czy atak na Irak rozwiąże problem? They know the answer. Oni już znają odpowiedź. We know the answer. I my znamy. Terror problem will never be solved that way. Dlatego, że problemu terroryzmu nigdy nie da się rozwiązać w ten sposób. How can it be solved? W jaki sposób to może być rozwiązane? Entire world has to unite. Cały świat musi się zjednoczyć. Have one God. I musi mieć jednego Boga. Then it will be solved. I wtedy dopiero ten problem będzie rozwiązany. And I think America will buy that idea. I myślę, że Ameryka podchwyci tę myśl. America will support someone. Ameryka będzie wtedy chciała poprzeć kogoś, aby osiągnąć, aby doprowadzić do zjednoczenia światowej religii. I to będzie uważane za taką piękną religię. Beautiful new religion. Piękna nowa religia. Do you know how beautiful it is that a new age? Wiecie, jak piękne są zasady New Age. To jest bardzo atrakcyjne. Wiecie coś na temat buddyzmu? Jak piękne są zasady buddyzmu? Albo hinduizm? Oni te wszystkie piękne elementy będą chcieli zebrać w jedno. And they're gonna recreate new beauty other than Jesus Christ. I odtworzą takie inne piękno, ale to piękno nie będzie miało nic wspólnego z Jezusem Chrystusem. And America and this unified religious group. I wtedy Ameryka i ta zjednoczona religia will say, "Look at this new image." Powiedzą: "Popatrzcie na ten nowy posąg." Isn't this beautiful religion? Czy to nie piękna religia? It embraces all religion. Ona ogarnia wszystkie religie. If you take this religion, jeśli wy weźmiecie tę religię, it has everything you need. To wtedy będziecie mieć wszystko, your co potrzebujecie. Join us. Wy, chrześcijanie, przyłączcie się Buddhist, do nas. Join jesteście buddystami, przyłączcie we się. Have a good thing for you. My mamy coś dobrego dla was. And they study. I będą wtedy studiować. Wow. The top theologians in the entire world. Najwięksi teolodzy na całym świecie. They synthesized a beautiful religion. Oni utworzą taką piękną religię. That's the new image. I to jest właśnie ten nowy posąg. Then Satan is in charge with that religion. A szatan stanie na czele tej religii. And America says, i wtedy Ameryka powie, we will find out if this is a true religion. Zobaczymy, czy to jest prawdziwa religia. We'll ask this God, będziemy prosić tego Boga, send down the fire from heaven, aby spuścił ogień na ziemię to z nieba, prove this is a true religion. Aby udowodnić, aby upewnić nas, że to jest prawdziwa religia. Then Satan sent fire. I wtedy szatan pośle ogień. The whole world will say, wow. I cały świat powie: wow. You know why in the book of Revelation chapter 13? Wiecie dlaczego w 13 rozdziale Księgi Objawienia? Satan will send fire from down to heaven. Szatan spuszcza ogień z nieba. Because Satan requested that. Dlatego, że szatan właśnie chce tego. Because, you know, satanic people always looking for what? Dlatego, że ludzie, którzy są zwolennikami szatana, zawsze czego szukają? Sign. Szukają znaku. God's people does not need sign. Lud Boży nie potrzebuje żadnych znaków. We need truth. Dlatego, że my potrzebujemy prawdy. So Satan will take that sign. Więc szatan zawsze bierze taki sign znak. Of Mount Carmel. Znak z góry Karmel. And God allowed that i Bóg pozwoli na to, aby diabeł użył tego znaku. Wtedy ludzie powiedzą: wow, to tak jak na górze Karmel. Fire came down. Ogień spadł z nieba.
And the preacher says, see, i kaznodziejowie powiedzą, widzicie, to jest ten sam znak, który pojawił się na górze Karmel. We are the Elijah of the today. My jesteśmy dzisiejszym Eliaszem. You know, when that time comes, wiecie, gdy ten czas nastanie, it'll be very difficult for us not to join. To będzie nam bardzo trudno nie przyłączyć się do tej grupy. Cały świat będzie podekscytowany. It is just like a world, you know, a World Cup football game. To będzie coś w rodzaju mistrzostw świata w piłce nożnej. When all Koreans are rejoicing, gdy wszyscy Koreańczycy radowali się, I said, I don't belong yet. Ja powiedziałem, ja nie należę. Why? Do tej they grupy. Want to kill me, right? Dlaczego? To było niebezpieczne, oni mogli mnie zabić. That's exactly how I felt during the World Cup game. I dokładnie tak czułem się w czasie Because tych mistrzostw świata. Entire Korea was going crazy. Cała Korea zjednoczyła się. Wszyscy byli przyjaciółmi. At that time, w tamtym czasie, if you say, I don't care, gdybyście powiedzieli, co mnie to obchodzi, they can kill you. To mogliby was zabić. Same thing. I to samo będzie później. Be prepared. Musicie się przygotować do tego. You really have to know the truth, really. Naprawdę musicie znać tę rzeczywistą prawdę. You really have to be able to explain everything, really. Musicie być w stanie wyjaśnić, czym jest ta prawda. Otherwise, it is so beautiful. Dlatego, że to piękno tej nowej religii. It is all inclusive religion. Może was zwieść, bo będzie zawierać wszystko, co najlepsze z pozostałych religii. And they will decide, i oni podejmą decyzję, Sunday is the worship day. Że niedziela jest tym świętym dniem. That's how it's gonna go. I właśnie tak będzie to wyglądać. So I don't know whether America gonna attack Iraq or not. Tak więc ja nie wiem, czy Ameryka zaatakuje w końcu ten Irak, czy nie. In case America attack, jeśli zaatakuje, I think result will be obvious. To myślę, że oczywiste będą tego wyniki. I think the Arab people are more angry. Myślę, że Arabowie jeszcze bardziej się rozzłoszczą. And American will feel more danger. I wtedy Ameryka będzie odczuwać jeszcze większe niebezpieczeństwo. Then that may drive American really unite with the religious power. I to dopiero może sprawić, że Amerykanie zjednoczą się z tą religijną mocą. They did everything with the Iraq. Dlatego, że oni próbowali już wszystkiego z Irakiem. And result is not good at all. I nie uzyskali dobrych wyników. Or, albo Saddam Hussein, give up. Zrezygnuje. Oh, Mr. Bush, I'm so i powie, panie Bush, tak bardzo mi przykro. Then whole world says, wtedy cały świat powie, wow. Then America become even stronger. Wtedy Ameryka jeszcze bardziej się Saddam wzmocni. Hussein says, well, wtedy Hussein powie, you never know what's gonna happen right now. Damy wam więcej oleju ropy. Even Germany, you know, nawet Niemcy. During the election, they said we are against the war, you know. Podczas tych wyborów powiedzieli, my jesteśmy przeciwko wojnie. After he is elected, ale gdy został wybrany, he's trying to call Mr. Bush, you know. To wtedy stara się telefonować do pana Busha. Czy mógłbym rozmawiać z panem? America is powerful now. Ameryka ma naprawdę wielką moc. And I think Bush and all Chinese, all these people are very bright people. Myślę, że Amerykanie używają takich ludzi, którzy I think they know already, they know it, potrafią, only, posiadają wielki intelekt. Only solution is, i myślę, że oni dochodzą do wniosku, że jedynym rozwiązaniem religion. Jest religia. They'll make that conclusion. Oni dochodzą do takiego wniosku. When they make that conclusion, a gdy dochodzą do tego wniosku, we are going to be entering into new era. To wtedy oznaczać to będzie, że wkraczamy w nową erę. Real prophetic end time. I to jest naprawdę czas końca. We're just at the nose of that time. I właśnie jesteśmy u drzwi tego, co ma się wydarzyć. Really study truth. Tak więc badajcie prawdę. You know, I don't think Advent is asking right now. Nie wydaje mi się, że adwentyści już teraz pytają, czym jest akupunktura. By this time you probably already understand what's going on. Dlatego, że teraz już chyba wiecie, o co w tym wszystkim chodzi. It's kind of too much behind to ask that kind of question yet. Dlatego, że już zbyt dużo wiecie, aby zadawać tego typu pytania. Because our iskra is. Dlatego, że nasza iskra is love of God. Jest miłością Bożą. It's Jesus. To jest Jezus. How much we have? We know Jesus.
jak bardzo znamy Jezusa. Not just theologically. Nie z punktu widzenia teologicznego, experientially. Ale z doświadczenia. So in my own life. Tak więc w moim własnym życiu. In my own life. W moim własnym życiu. I am struggling. Ja ciągle zmagam się. Even me and my wife. Nawet ja i moja żona. It's a beautiful marriage, we enjoy it. Jest wspaniałe małżeństwo i radujemy się nim. But there are differences. Ale czasami pojawiają się różnice. Sometimes that difference would make me angry. Czasami ta różnica powoduje, że się denerwuję. And I have to pray. I wtedy muszę się modlić. Oh, Jesus, help me. O Jezu, pomóż mi. And without Jesus, bo bez Jezusa my marriage cannot go on. Moje małżeństwo nie może robić postępów. So we have to experience Jesus' power every moment. Tak więc w każdej chwili musimy doświadczać mocy Jezusa. To jest jedyny sposób, poprzez który możecie powiedzieć, że znacie Jezusa. I wtedy Jezus powie: znam Ciebie. Ale jeśli znacie Jezusa tylko z książki, to Jezus może wam powiedzieć: nie znam Ciebie, nie pamiętam. Dlatego, że nie było między nami jakiegoś głębokiego związku. Tylko czytałeś o mnie w książce. Czy mamy jeszcze trochę czasu? Pozwólcie, że dokończę to zagadnienie. Look, there is a PYY. Jest coś takiego jak this is brand new thing. YY. To jest zupełnie nowe zagadnienie. Released by the serotonin digestive tract in response to the food. This hormone tells the brain the body is full. Ten związek PYY jest uwolniony przez komórki układu pokarmowego w odpowiedzi na żywność i ten hormon podpowiada mózgowi, w jaki sposób ma czuć się ciało. Tak więc są jeszcze inne hormony, które są odkrywane. Ale jak do tej pory, wasza kontrola wagi, wasz apetyt, wszystko znajduje się w Bożych rękach. So that's why it is you have to know, you have to learn how to give it up. Surrender. To dlatego najważniejsze jest, abyście nauczyli się poddawać Bogu. Don't feel that I think I need to lose some weight. Nie czujcie się tak, jakbyście musieli gubić wagę. That's a blasphemy. Dlatego, że to jest bluźnierstwo. Because you cannot lose weight. Dlatego, że sami nie jesteście w stanie stracić wagi. Ja próbowałem tego dokonać. Finally. I w końcu. Before I used to take a lot of supplements. Wcześniej próbowałem zażywać różnego rodzaju witaminy w tabletkach. Trying to make myself healthier. Próbowałem wzmocnić swoje zdrowie własnymi wysiłkami. According to my own knowledge. Według własnej wiedzy. Ale nie udało się. And now. A teraz. I don't take any kind of supplement. Nie zażywam żadnych suplementów witaminowych. And somebody asked me about vitamin B12. Ktoś zapytał mnie o witaminę B12. He said, "Doctor, I'm a complete vegetarian." I powiedział: doktorze Lee, jestem ścisłym wegetarianinem. Should I take a B12 supplementation? Czy muszę zażywać witaminę B w tabletkach? Or not? Czy nie? Look at this. Popatrzcie na to. You saw the giraffe, right? Widzieliście żyrafę? This giraffe is eating bone. Ta żyrafa je kość. This is a true supplement. I to jest prawdziwy suplement. Because of terrible environmental situation. Jest tak z powodu strasznych warunków środowiskowych. This giraffe has to eat the bone. I z tego powodu ta żyrafa musi jeść kość. Normally this giraffe is not eating bone. Normalnie ta żyrafa nie spożywa kości. Giraffe is a pure vegetarian. Żyrafa jest taką czystą, ścisłą wegetarianką. And when God knows the need, ale gdy Bóg wie, jaka jest potrzeba, God send iskra to wtedy posyła żyrafie iskrę. Żyrafo, eat some bone. Zjedz trochę kości. And when giraffe look at i wtedy ta bone, żyrafa patrzy na kość, he produces wytwarza ghrelin. Wytwarza apetyt. That hormone, ghrelin. Hormon, yeah. Ghrelinę. Ghrelin. Because God sent the giraffe. Wow, I wanna eat. Dlatego, że Bóg sprawił, że ta żyrafa mówi: ja mam ochotę na spożycie tej kości.
Can you imagine? Czy możecie sobie wyobrazić? When God sent this iskra to giraffe to eat the bone. Że to Bóg posyła tę iskrę żyrafie, aby spożywała kość. This giraffe is very strict church member. I wyobraźcie sobie, że ta żyrafa jest takim bardzo restrykcyjnym członkiem kościoła. And talking back to God. I rozmawia z Bogiem, mówi do Boga. God, I never eat the bone. Boże, ja nigdy nie jadam kości. I'm supposed to be pure vegetarian. Ja przecież jestem ścisłą wegetarianką. That's not right. Ale to nie jest w porządku. Our God is not teaching us vegetarianism. Nasz Bóg nie naucza nas wegetarianizmu. Meat or no meat is not the issue. Mięso czy nie mięso, to nie o to tu chodzi. Maintaining optimum health is issue. Ale chodzi o uzyskanie najlepszego stanu zdrowia. So to maintain optimum health, więc aby uzyskać taki najlepszy stan zdrowia, vegetarian diet is best way to eat. To najlepiej jest wybrać wegetariańską dietę. But in this kind of particular situation, ale w przypadku tej sytuacji. Okay, you went to Alaska. Okay. Powiedzmy, że udajecie się na Alaskę. And you need to do some work, gospel. Gdzie musicie wykonać jakąś pracę ewangelizacyjną. It's hard to find in Alaska the best, you know? I na Alasce bardzo ciężko jest znaleźć jakieś roślinne produkty. You rather die than doing God's work there, eating meat? I możecie umrzeć, wykonując taką pracę ewangelizacyjną, jeśli nie spożycie mięsa. That's the same thing on Sabbath day, and your cows and your sheep fall into the pit, and you say, okay, this is Sabbath, so you have to die. To tak samo, jak gdyby w czasie sabatu zwierzę wpadło wam do dołu, a wy nie chcecie go ratować, dlatego że jest sabat. Life is issue. Chodzi o życie, to jest bardzo ważne. Not the meat is issue. Nie chodzi tu o mięso. So. I'm not condoning for you to eat meat. Tak więc ja nie usprawiedliwiam spożywania mięsa, ani nie zachęcam was do tego. Ja sam nie spożywam go. So giraffe is obeying. Ale żyrafa jest posłuszna temu głosowi. Can you imagine giraffe says to God? Czy możecie sobie wyobrazić, że żyrafa mówi do Boga? Don't you know I decided to be a pure vegetarian? Czy nie wiesz, że ja postanowiłam być taką ścisłą wegetarianką? I'm trying to be very loyal to you. I staram się być lojalna względem ciebie. And God will say, a wtedy Bóg powiedziałby, if you're trying to be loyal to me, jeśli starasz się być lojalna względem please mnie, don't die. To proszę, nie umieraj. Please eat some bones. Zjedz trochę kości. And eating bones. I wtedy ona spożywa kości. I to w tym akurat czasie jest czymś właściwym dla żyrafy. Ale gdy zapotrzebowanie na wapń jest zaspokojone, wtedy żyrafa już nigdy więcej nie zje tej kości, jeśli nie ma potrzeby. I to właśnie w ten sposób Bóg to kontroluje. Wszystko jest w Jego rękach. And in terms of B12 issue. A w odniesieniu do witaminy B12. Okay, I believe personally as a scientist. Wierzę jako naukowiec. Even though you're pure vegetarian. Że nawet jeśli jesteście ścisłymi wegetarianami. I don't really feel that you need supplementation of B12. To i tak nie uważam, że potrzebujecie suplementów witaminy B12. Dlatego, że witamina B12 jest wytwarzana przez you have bakterie. So much bacteria in your body. W waszym organizmie jest bardzo dużo takich in bakterii. The mouth cavities, w ustach, you know, in the small intestine, w jelitach również. So. Some scientists have proved that the sufficient amount of B12 is produced in mouth cavity alone. I niektórzy naukowcy wykazali, że wystarczająca ilość witaminy B12 wytwarzana jest w samej jamie ustnej. Also, everything is contaminated by bacteria. I oczywiście dodatkowo wszystko jest skażone przez bakterie. Some degree, and there's w pewnym you cannot stopniu. Have a completely pure water without B12 contamination. I na przykład dzisiaj jest trudno o taką czystą wodę bez skażenia witaminą B12. B12 is basically everywhere, wherever the bacteria is. I dlatego właściwie witamina B12 jest wszędzie, gdzie tylko są bakterie. But you need B12 in this kind of situation. Ale wy potrzebujecie witaminy B12 w takich sytuacjach, terribly stressful situation. Gdzie pojawiają się silne stresy. When you are experiencing terrible stress, gdy doświadczacie takiego strasznego stresu, you produce tremendous amount of oxygen-free radical, wtedy wytwarzacie ogromne ilości wolnych rodników tlenowych. And oxygen-free radical will kill many cells. I wtedy te wolne rodniki zabijają wiele komórek.
Now you need to regenerate lots of killed cells. I teraz musicie zregenerować ogromną ilość tych zabitych komórek. To regenerate cells, aby tego dokonać, you need lots of cholesterol. Potrzebujecie dużo cholesterolu. You need lots of B12. I witaminy B12. At that time, w takim przypadku you will be very attracted to the some kind of animal product. Możecie mieć pociąg do spożywania właśnie pokarmów pochodzenia zwierzęcego. God will say, i Bóg wtedy wam podpowie, proszę, zjedz to. You know, if you read Ellen White's writing, gdy czytacie pisma Ellen White, there was a doctor called Dr. Kresge. To była taka sytuacja, gdzie siostra White napisała do doktora Kresicza. To był taki bardzo pobożny człowiek. And he decided to be a pure vegetarian. I on postanowił być takim ścisłym wegetarianinem. And he's becoming weaker. Ale w pewnym momencie zaczął słabnąć. And weaker. Coraz bardziej słaby. He's becoming so sick so often. I dodatkowo jeszcze zachorował. Ellen White noticed that he's been... Ellen White odczuła, że on jest chory. A little bit too strict. I że chyba był zbyt takim ścisłym wegetarianinem zbyt długo. Ale doktor Kresge uważa, że tak należy robić właśnie, w ten sposób powinien się odżywiać. Powiedział, nigdy nie dotknę nawet sera, mleka, eggs, jajek. Just pure vegetarian. Po prostu będę ścisłym wegetarianinem. And I'm sure God spoke to the Dr. Kresge many times. I jestem przekonany, że już wcześniej Bóg przemawiał do doktora Kresge'a wielokrotnie. At least to eat some eggs. Proszę zjedz chociaż trochę jajek. And Dr. Kresge says no. Ale doktor Kresge powiedział nie. I am a pure vegetarian. Ja jestem ścisłym wegetarianinem. He was not listening to God. Nie słuchał głosu Bożego. Do you know God went to whom? Wiecie, do kogo wtedy musiał udać się Bóg? Just like God went to Nathan for David. To tak, jak Bóg udał się do Natana w sprawie Dawida. God went to Ellen White. Bóg poszedł do, udał się do Ellen White. God spoke to Ellen. I przemówił do niej. Ellen, Dr. Kresge looks Ellen, terrible. Dr. Kresge wygląda fatalnie. Don't you think so? Czy nie uważasz tak? Ellen says, yes, I Więc Ellen powiedziała tak. I feel the same way. Tak, ja też tak uważam. He is too strict. On za bardzo przywiązał się do tej diety. He is not listening to me. On nie słucha mnie. Please give him some advice. Proszę, udziel mu porady. He may listen to you. Może posłucha ciebie. So Ellen White writes letter to... Więc Ellen White napisała list do doktora Kresge'a. I think you're too strict. Myślę, że jesteś zbyt ścisłym wegetarianinem. Why don't you have some eggs once? Może zjadłbyś trochę jajek raz na jakiś czas. I don't know how Dr. Kresge responded to that. Nie wiem, jak doktor Kresge na to zareagował. I hope Dr. Kresge responded just like this giraffe. Mam nadzieję, że zareagował tak jak ta żyrafa. Now you understand? Teraz już rozumiecie to? If we live like that, gdy żyjemy w ten sposób, we don't have to worry about supplementation. To nie musimy obawiać się o jakieś dodatkowe witaminy w tabletkach. Just be like a giraffe, you know? Ale bądźcie tacy jak ta żyrafa. Be like giraffe means. A być żyrafą to oznacza truly walking with God. Chodzenie z Bogiem, takie prawdziwe chodzenie z Nim. Amen. Amen. Okay, some more. Slavik is tired. No. No. He's strong, like, man. Newborn baby. Yeah, good. Okay. Wiedziałam, że jestem jak nowonarodzone dziecko. Soja is very good. Soja jest bardzo dobra. But some people are allergic to soja. Ale niektóre osoby są uczulone na soję i na niektóre inne rośliny strączkowe. When you're allergic to it, dlaczego możecie być uczuleni? What can you do? You cannot really eat. I nie możecie jeść takich pokarmów. But I don't want you to give it up. Nie, ale ja nie chcę, żebyście rezygnowali z tych produktów. The allergy is caused by weakness of the T cell. Alergia jest spowodowana słabością komórek T. If you now have the truth. Jeśli teraz znacie prawdę. You know, the biggest reason for your weakness of your T-cell is. Największą przyczyną słabości waszych komórek T. Fear of God. Jest lęk przed Bogiem. You're afraid of God. Boicie się Boga. Guilt. Wina. Lack of freedom. Brak wolności. Lack of joy. Brak radości. Lack of iskra, you know. Brak iskry. That it makes your T-cell weaker. To sprawia, że wasze komórki T są słabe. When your T cell become weaker, a gdy wasze komórki T są słabe, you can be very allergic to many things. To możecie być uczuleni na wiele różnych produktów. So even though you have some allergy right now, i
Nawet jeśli teraz macie jakąś alergię, if your T-cell becomes stronger, to jeśli wasze limfocyty T wzmocnią się, because now you have more joy, dlatego że teraz radujecie się w większej because mierze, now you have more peace of mind, dlatego że teraz macie więcej pokoju, then eventually your T-cell will become stronger and stronger, to w końcu te komórki będą coraz silniejsze. Your allergy definitely will disappear. I wasza alergia w końcu definitywnie skończy się. Eternal. Alergia nie jest niczym wiecznym. Everything is temporary. Wszystko trwa tylko przez so, jakiś when czas. You have allergy to the beans, tak więc, gdy jesteście uczuleni na fasolę, to musicie unikać, avoid przynajmniej beans. Na razie. In terms of soy, a jeśli chodzi o soję, since soy is very important, ponieważ soja jest bardzo ważna, I am very allergic person myself. Ja sam jestem osobą, która ma bardzo duże skłonności and do uczuleń, do alergii. My T-cell is getting stronger and stronger. Ale wierzę, że moje komórki T wzmacniają się coraz bardziej. To każdego roku coraz mniej jestem podatny na alergię. I could never drink soy milk. Nigdy nie mogłem pić mleka sojowego. Soy milk gave me the allergy problem. Mleko sojowe powodowało alergię w moim przypadku. I po wypiciu mleka sojowego niemal wymiotowałem. No, I cannot give lecture. I nie mogłem prowadzić wykładu. That's why I never touched soy milk. I dlatego nie dotykałem nawet mleka sojowego. If I eat too much soy product, a gdy spożywam za dużo przetworów soj, to też pojawia but się problem. I'm getting healthier and healthier, ale ponieważ jestem coraz zdrowszy, I'm tolerating soy much better now. To o wiele lepiej teraz toleruję soję. At same time, w tym samym czasie, when I found soy is so good, important, gdy zauważyłem, że soja jest tak dobra i ważna, there's so many different choices of soy milk. Jeśli chodzi o mleko sojowe, to mamy do wyboru wiele różnych możliwości. Dlatego, że nie możecie spożywać ciągle soi każdego dnia. Ale ja zdecydowałem pić mleko sojowe tak często, jak to jest możliwe. Tak więc w Korei czy w Ameryce znajduje się wiele różnych firm, które wytwarzają mleko sojowe. And most of soy milk I cannot tolerate. I w większości tych mlek sojowych nie jestem w stanie ich dobrze tolerować. But according to how it is prepared. Ale zależy to od tego, jak to zostaje przygotowane. How the soy is processed. Jak ta soja jest przetwarzana. What kind of temperature? W jakiej temperaturze? All different treatment. Zależy od tego, w jaki sposób jest przetwarzana. Ona smakuje inaczej też wtedy. And the character of the protein can change. I wtedy charakter tego białka się zmienia. So I'm so glad that I found in Korea, tak więc cieszę się, że w Korei in America, i Ameryce I found a certain brand of soy milk, znalazłem firmy wytwarzające mleko sojowe, so, które mogę bardzo dobrze tolerować. Even though you're allergic to soy milk, tak więc nawet jeśli jesteście uczuleni na mleko sojowe, try a different brand. To spróbujcie mleka z różnych some firm. Brand will be doing fine. I w przypadku jednej firmy na przykład może but, być dobrze, innej you're still źle. Allergic to, like Ellen White was very allergic to beans. I możecie też być alergiczni, tak jak Ellen White była uczulona na strączkowe rośliny. And Ellen White couldn't eat the beans very much. Ellen White nie mogła spożywać za bardzo fasoli. But you can survive as a fruitarian. Ale możecie przeżyć też jako frutarianie. And you can survive without soybean too. Możecie w takim razie przeżyć też i bez soi. It, even though it's not the most ideal, you know, combination. Tym bardziej, so, pomimo tego, że to nie jest najbardziej taka idealna kombinacja. What can you do? So co możecie zrobić w takiej sytuacji? You have to wait until your allergy goes away. Albo musicie czekać, aż wasza alergia przeminie. When your T-cell becomes stronger. I wasze komórki staną się silniejsze. Now, genetically modified food. A teraz jeśli chodzi o żywność genetycznie modyfikowaną. Because of this commercial reason, z powodu tej wielkiej sprzedaży tych wszystkich produktów, genetically modified food is on the market. Tak więc teraz znajduje się dużo takiej genetycznie modyfikowanej żywności w sklepach. And there's lots of concern. I wiele jest obaw z tym związanych. Nutritionally speaking, mówiąc na płaszczyźnie żywienia, in terms of how much vitamin, w odniesieniu do tego, ile witamin, how much protein, ile białka, you don't have to worry about. No, jeśli chodzi o te sprawy, nie musicie się o to troszczyć. I don't know what extent they are going to modify the gene.
Nie wiem, do jakiego stopnia zamierza się modyfikować te geny. Ale jak do tej pory ten zakres modyfikacji has no serious impact on nutritional level of the each food. Nie może mieć większego wpływu na ten związany ze składnikami odżywczymi poziom żywności. So there is so far, I don't know how much problem it's going to arise with the nutritionally modified food in the future. Nie wiem, jak w przyszłości będzie się ta sprawa przedstawiać związana z tą żywnością genetycznie modyfikowaną. But so far I don't worry about nutritionally. Ale jak do tej pory, to z punktu widzenia żywienia, ja nie odczuwam jakichś specjalnych obaw w związku z tym. Myślę, że ta genetyczna modyfikacja może spowodować jakąś klęskę środowiskową raczej. Because these ecological balances are achieved by the very delicate control of the gene. Dlatego, że ta równowaga ekologiczna jest kontrolowana poprzez geny, przez Boga. If we human being alter the gene, jeśli my, ludzkie istoty, będziemy zmieniać geny, much more difficult for God to achieve the balance. To wtedy to może bardzo utrudnić Bogu zachowanie tej równowagi. I think one of the biggest concern in the food, the genetically modified concern, is this. Myślę, że jedną z największych obaw w odniesieniu do tej żywności genetycznie modyfikowanej, in case of corn, w odniesieniu do na przykład kukurydzy, they are trying to reduce the cost of the this insecticide. Jest to, że rządy starają się ograniczyć koszt stosowania pestycydów czy insektycydów. And they are trying to put some kind of gene in the corn. I próbują umieścić na przykład w kukurydzy jakiś specjalny gen, so that gene can produce some kind of poison, który przestanie wytwarzać swego rodzaju truciznę. So not too much insects are który on the corn. Będzie wytwarzał taką toksynę, tak aby te owady nie niszczyły zbiorów kukurydzy. So they did. I tak właśnie czynią. They found that very interesting gene from the bacteria, biorą na przykład taki bardzo ciekawy gen z bakterii, which produces some kind of antibiotics, który wytwarza antybiotyk, put in the corn. I umieszczają ten gen w kukurydzy. And so far that corn is non-toxic for the animal. Jak do tej pory ta kukurydza nie jest toksyczna, trująca dla zwierząt. But problem arose. Ale pojawia się problem. When corn, that corn blossomed, gdy ta kukurydza się rozwija, pojawiają się pączki, and wind kwiaty blew, i wieje wiatr, all these pollens of the corn, to wszystkie te pyłki z tej kukurydzy, fly in the air, one fruwają w powietrzu, and on the leaves of the weeds, osiadają na liściach, where the butterfly caterpillars are living. I następnie motyle siadają na tych liściach. These baby butterflies are eating the leaves. I te małe motyle, czy gąsienice też, one spożywają te as liście. Eating up the leaves, a gdy spożywają te liście, they're eating pollens of the corn. Jedzą też te pyłki kukurydzy. Apparently they absorb some antibiotics. No i wchłaniają te antybiotyki również. All butterflies are dying. I wtedy wszystkie te motyle umierają. Baby butterflies. Te gąsienice. So it can create real big environmental disaster. I dlatego właśnie to może spowodować taką klęskę środowiskową. So they are so taki nieoczekiwany sposób. Whoa. Tak więc niektórzy są przerażeni z tego powodu. So we cannot use this corn for the human use. I mówią, że my nie możemy w takim razie tą kukurydzą karmić ludzi. So they are feeding all this corn to the cows. Więc karmią tą kukurydzą wszystkie krowy. Well, cows is no problem. A dla krów nie ma żadnego problemu. There's supposed to be no problem for human being too. Więc w przypadku ludzi też nie powinno but być żadnych this problemów. Accident was so scary for the human being. Ale ten przypadek, o którym mówiłem, wywołał takie przerażenie nobody, u niektórych ludzi, take chance, że nikt nie chce próbować. So in that kind of situation, tak więc w takiej sytuacji there is some concern for the human use. Pojawia się obawa w odniesieniu do spożywania tego przez ludzi. A ja nie uważam, że to jest mądre, aby zmieniać geny u ludzi. This morning, dzisiaj rano I showed you sanctuary, pokazałem right? wam świątynię.
Our nucleus is the most holy. Jądro komórkowe jest miejscem najświętszym. You know what Jesus says? Wiecie, co powiedział Jezus? When you see, gdy zobaczycie, abomination of desolation, obrzydliwość spustoszenia, is standing in the holy place. Na miejscu świętym. That's the time. To będzie właśnie ten czas. If czas końca. Our body is a sanctuary, jeśli nasze ciało jest świątynią, today is that time. To dzisiaj ten czas nastał. Because of human desire. Dlatego, że ludzkie pragnienie, for the money, ludzkie pragnienie pieniędzy, invaded most holy. Wtargnęło do miejsca tego świętego i najświętszego. Changing God's ultimate plan. Zmieniając ostateczny Boży plan w genach. Disaster is definitely waiting. Tak więc ta klęska niewątpliwie jest przed nami. Therefore, if you're worried about nutritionally, dlatego jeśli obawiacie się czegoś takiego z punktu widzenia żywienia, genetically modified food, boicie się spożywać żywności genetycznie modyfikowanej, big problem yet. To jak do tej pory nie ma. Nie widzę w tym jakiegoś większego problemu. But the genetic modification per se is the evil. Ale sama genetyczna modyfikacja sama w sobie jest czymś faktycznie złym. Satanic idea. Dlatego, że to jest szatańska idea. We can solve all the problem now without God. Szatan mówi, teraz możemy rozwiązać każdy problem bez Boga. We can control the gene. Możemy kontrolować geny. That idea. Ta idea is a disastrous idea. Jest czymś strasznym. That idea will eventually destroy himself. I to w końcu zniszczy jego samego. Amen.